Cześć Tomadzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Life is Strange. Ostatnio udało nam się udupić Jeffersona, zmienić rzeczywistość. Ja się tylko obawiam, czy ta rzeczywistość będzie już stabilna. Obecnie wygraliśmy konkurs i lecimy tutaj z dyrektorem, on chyba Wells się nazywał, ale jak widzimy, rzeczywistość nam się zaciera, więc musimy tutaj jak najszybciej wszystko sprawdzić. I'm so excited too. A ten co, parówki ogląda? I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time when we were innocent. W ogóle też, słuchajcie, mamy tutaj nowe wpisy w dzienniku. Ja sobie je później nadrobię. Też z racji, że zmieniamy rzeczywistość, mamy też różne inne SMS-y, tak? Ale ogólnie wszyscy się cieszą, że wygraliśmy konkurs, że jest super i w ogóle. Ja sobie teraz jeszcze przypomnę, tutaj mamy człowieka przed zdjęciami, być może to będziemy my. Klisze i palący się wieloryb, dobrze. Wyjdź z tego, gazeta spójrz. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. No to David błysnął naprawdę. Tylko tyle. Chciałem więcej poczytać. Dobrze, tutaj możemy jeszcze w coś spojrzeć. Pokaż. Spotkanie z artystami. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. Myślałem się bardziej, że coś się stanie chyba. Mogę z nim pogadać? Mogę. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco. Lepszy niż Jefferson. I want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Christ, another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. No teraz nie majstrowaliśmy, halo! Jezu, jak ona daje sobie radę z takimi zgonami, jestem ciekawa. No bo to jest, no taki zgon, no. Tutaj jest w samolocie nagle, o, wchodzę do galerii, a te parę godzin między samolotem a czymś innym? Co się działo? Dlaczego? Po co? Jedzonko. Ale powiem wam, że ja od początku gry lubię Max, właśnie przez to, że ona jest taka wyalienowana, ma taki własny świat, nie? San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates.
Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. I better get in there and start snoozing. Dzięki. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Ja się boję, żeby mi się czasoprzestrzeń znowu nie zawaliła i wiecie, żeby nie wróciło to, co było. You did it. Jest lista, jesteśmy tutaj, czekajcie. I went from the dark room to this gallery. Jest! I've been through so many na szóstym miejscu. There I am, along with all the other winners. I should say artists instead. Fajnie. Księga gości. It's great to read all these comments. Even the mean ones. Oj, gorsze niż w poprzednich latach, tam masz się czym przyjmować. Dobrze, tu są jakieś zdjęcia, może sobie tak chwilkę pooglądamy. Z nimi raczej nie pogadam. Nie chcę też, wiecie, bez sensu łazić, tak, za długo. Posąg, spójrz. No nie będę każdego oglądała, tak? Żeby Max się wypowiadała na ich temat, bo nie wydaje mi się to aż tak istotne. Teraz tu będzie zdjęcie, patrzcie. A babeczka nic nie zareagowała, nie? Można z nią w sumie porozmawiać. Dobra, z tą możemy zagadać w sumie. Sympatycznie już wygląda. A, to sorry. Nie, więcej lata mi się wściekam z czasem. Facet. Ładnie cię określili. Chciałabym znaleźć nasze zdjęcie, nie? Jest kobieta, też mogę z nią teoretycznie porozmawiać. Jest dziennikarz, idziemy na wywiad? On chyba jakiś niechętny na wywiad. To jest nasze zdjęcie, co tu robi nasze zdjęcie? Przecież myśmy dali Kate. Max Caulfield, everyday hero. Bad exposure. Kanapa, pewnie możemy usiąść i sobie pomyśleć. Może za chwilę. To ja mam rozumieć, że nie ma zdjęcia Kate? Dlaczego? Nie ma zdjęcia Kate, jest tylko tamto. Papu! No jedzenie. Spójrz. Wymyślenie jedzenia. Najlepszy kebab, nie? Dobra, idę zobaczę to moje zdjęcie, bo dlaczego jest to, a nie inne. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Dobrze, ale my dawaliśmy zdjęcie Kate. Może ja czegoś nie rozumiem w tym momencie. Tak, tornado nadciąga, to wiem. Powiem wam, że siły natury są przerażające. Hey, are you okay? We lost you there for a second. I'm okay. Jet lag. High altitude. Okej. Okay. You left the ringer off, idiot. Come on. Please answer. Max, holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado, it's coming. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Oh my god. The tornado was real. I didn't fix shit. No dobrze, ale to jest. Arcadia Bay is gonna be destroyed.
Dobrze, według mnie to jest siła natury, tak? Nie wiem, czy ty to możesz zmienić. O, tego nie widziałam. Fajnie to wygląda. Dobrze, gdzie jest Wells? To pojedziemy sobie do domu. W każdym razie, no, dużo zmieniłaś, no. Tyle życia ludzkiego zmieniłaś, że tak powiem. Wells, do domu. A, do mojego selfie. No fucking way. Chloe can't die again. I have to save her. Everybody is a photographer now. Dobra, idziemy tutaj. Skupiałem się na zdjęciu i wracamy. Ja się tylko obawiam, czy głowa Max to wytrzyma. Excuse me, I'd love to ask you a few questions. Reporter Sio! Nie przeszkodzaj. Jak mi będzie każdy w tym momencie przeszkadzał, to ja nie wiem, jak ja to się na tym skupię. Dobra, wróciliśmy. Oj, oj, oj. Max, ty już przesadzasz z tym czasem. Breaking apart. What am I doing to time? Weźmy, spójrzmy na to zdjęcie. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Podżyj. Simple. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. No i fakt, tutaj było to zdjęcie, ale Jeffersonowi dawaliśmy inne całkowicie. Nie, może się o to za bardzo czepiam. Dobrze, tylko że to, że ty teraz nie pojawiłeś na konkurs, właśnie, czy to nie wróci? Czy my znowu nie trafimy do ciemni? No właśnie. Dzień dobry. Złego, nie wiem już co gorsze, wiecie? Oh, fuck. God. Oh. I'm back here again? Nic teraz nie naprawiłeś, no. What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. Wolałam go za kratkami. You took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. A jakie pytanie? No, wypchaj się. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Oh. I had to let Victoria Chase go. You let her? Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh. As if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck! He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. Something weird going on with you. Niech bo tornado teraz będzie nam nadchodziło. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. Z jednej strony dobrze, że w bunkrze jesteśmy, tak? Ocalejemy, no ale z drugiej nie o to nam chodziło. Max,
It's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. Przepraszam, kto je zobaczy? The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Nie wiemy też, kiedy on to spalił. Znaczy, w zapowiedzi to jednak było Max. Jakby dało radę cofnąć czas. A nie wiemy, kiedy to spalił. Ej, mówiłeś, że więcej kujkuj nie będzie. I promise, this final dose won't hurt. What? Co jest? Kto idzie? David? Czy ja tu mogę coś zrobić? Halo? No, David, no! Jesus! David Madsen! Dobra. Ja wiem, ja to cofnę. I ja go zagadam. Może da radę. I promise you. No more nosebleeds. Wait, hold on. Can I... O właśnie, ostatnie życzenie, tak, jak na skazańca. Request. Oh, you got me, Max. A, jak słodko. How can I deny that face? W sumie jakby włączył muzykę, to nie byłoby słychać, że ten idzie. Ale z drugiej strony, jak ostatnie zdjęcie, to może nam łapy uwolni. I wtedy na niego jakoś napadniemy. Bo światło to jest średni pomysł, tak? Nikt nic nie będzie widział i wszyscy się będą tłukli. A trochę wody w sumie też powinien wtedy nam rękę uwolnić, chociaż nie, może nas napoić. Spróbujmy ze zdjęciem. Nie tobie, głupia! Ty masz zrobić to zdjęcie. I want to be your best subject. I almost don't believe that, but I think you've finally learned from me. No, w dzienniku mamy? Pokaż. Nie wiem, czy to coś dało. I promise. This final dose. Musimy chyba muzykę włączyć. Tak, bo on to słyszy. Musimy włączyć muzykę. Chyba, że pójdzie po wodę, wiecie co? I jakby poszedł... Nie no, w drugą stronę cofaj, halo, co to ma być? Jakby poszedł w drugą stronę, bo nie wiem skąd on będzie brał tą wodę, tak? Ale woda stoi przy wejściu, to może tam David go zdąży też napaść. Cofaj, 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 dasz radę. Tyle się dzisiaj już nacofałaś sama z siebie, więc... Dobra. Włącz muzykę, najpierw z muzyką spróbujmy. Please, at least play some music, so I can drift away. Even at the end, you're still a dreamer, Max. That's a nice trait. Swoją drogą, muzyka jest straszna, no ale okej. Dobra, teraz mam jeszcze inne ujęcie kamery. Nic więcej ja tu zrobić nie mogę. Jest! Aha, czyli... Czyli musimy i tak cofnąć czas jeszcze. Okej. Ale zaraz, czy ja mogę na przykład włączyć muzykę, troszkę cofnąć, a potem jeszcze prosić o wodę?
Dobra, spróbujmy wodę, ale podejrzewam, że to chodzi o światło. Bo dla mnie to jest najmniej logiczne, tak? A tu masz wodę. Dobra, to nie zadziała. Światło trzeba było. Mówiłem, że on nam da pić. To nic nie da. Musi być światło. Dobrze, ale zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądało. I promise. This final dose won't hurt. No, mówiłam, że będzie słychać. Dobra, czyli jednak to nielogiczne według mnie światło będzie. And would you mind turning off the lights? They make me squint, so I won't look good for the shot. Now, you're thinking like a real photographer. And I don't want your last memory to be bad lighting. Dobrze, ale co to teraz dało w takim razie? Jak to się ma do tego wszystkiego? Bo coś ja tego nie czuję. This final dose won't hurt. Dobra, robimy tak. Cofniemy tylko tyle. And I promise you. Dobra, włącz muzykę. Could he please? I czy ja teraz mogę coś tu zrobić? Jak zrobić, żeby on się nie czepił tej strzykawki mojej? Pomiń, ale to też nie wychodzi, tak? A tylko do tego momentu. Ja nie mogę z nim zagadać w tym momencie. What? No way, Jefferson. Czekajcie, może ona coś jeszcze powie. Zgaszenie światła zdecydowanie nic nie daje. Zaraz, zanim ta rozmowa będzie się toczyła, muszę chyba coś innego jeszcze zrobić. Ja tu mam... To ostatnie zdjęcie nic nie daje. No muzyka go zagłusza, że on wchodzi. Dobra, wyłącz jeszcze raz światło. Ja nie mogę z nim dogadać, tak? Ale może, że nie masz... Ostrzeż. Jest. Nie, mnie nie wolno bić, no. Dobra, troszkę dalej zeskakowało. No co, i też nie? David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. Nie no, idź to strzykawo ode mnie. Ale już było lepiej, czekajcie. David, watch out! Jeszcze dalej. How did you know that? Nie, to jest to samo. Nie, teraz już nie mogę ostrzec go nawet. No serio, słuchajcie, jak na ochroniarza, to on się marnie bije. Jesus. David Madsen. I to bardzo marnie. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. Let's try this one last time. No a David tu się nie może obudzić. Wiecie, bo ja miałam taki jakby lekki problem z tym cofnięciem czasu.
Jeszcze coś innego by tu było? A czekajcie, jakby jeszcze cofnąć, zrobić muzykę. Nie, bo on wtedy za mną staje. Może jeszcze raz ostatnie zdjęcie zrobimy. I ono go usłyszy i zobaczymy, czy teraz będzie jakoś inaczej. Ostrzeż. Nie dalej to tak samo wygląda. Użyj. Jest. No gun, no balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. David Madsen. Ile on tu ma możliwości ubicia go? This is what you get for playing cop. A real bullet. Dobra, cofnijmy tylko trochę. Jefferson, it's over. Użyj. Dobrze, że ty celować umiesz. Jeden i drugi w sumie. Dobra, jeszcze raz. Użyj stolika. Tutaj jeszcze coś z tej strony jest. Pociągnij. No w końcu. Oh Lord, Max. Are you okay? Are you all right? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. No właśnie miałam mówić, że najpierw jego trzeba było związać. Jeszcze raz. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. No to teraz się już nie cofniemy. I can use that picture he took of us. Ja już proszę cię, nie kombinuj tak z tym czasem. Shit, no signal. Thanks, Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. Okej, okay, dobra. Max. Nie chcę. I'm sorry you had to be here. I better go outside and call Warren. Please answer. Jeszcze z tym chwilę porozmawiam. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was gonna kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. Wszystkich podejrzewa, to prawda. You kind of suspected everybody. Yes. And this is what I get for wasting all those hours on the Prescotts. I set my sights too wide. Lack of focus. I know the feeling. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I treated Kate like shit. I know she's a good person, but I'm not. I hope I get to tell her that soon. Matka jest się znęcona, no taka prawda, nie? Kate was bullied up to that roof. But it was still Nathan and Jefferson. Nie wszyscy jej dopiekli. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. To swoją drogą. Nathan killed Rachel and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only I wasn't so stupid. No. I told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it.
but he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys while you had each other. No, uczyła się od ciebie, to trochę przesada, tak? We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Never was. Even in the service. I can't even imagine what you went through. I'm not gonna make any excuses for my behavior. Spoko, dobra, to kończmy tę rozmowę, bo I tried to be a good ja muszę lecieć. Soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but when Joyce kicked me out, I had nothing. Dobra, przeprośmy go. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. I should never have set up those surveillance cams. We kept all those files. No, ale dzięki temu doszliśmy do czego doszliśmy, tak? She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. No to dobry początek, tak? I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step douche. So, where is Chloe? Wow. Nie spodziewałam się tutaj tego wyboru, ale powiemy prawdę, no przekonaliśmy się teraz, że on wszystko działa w dobrej wierze, poza tym ocalił nasze życie, więc dlaczego mamy ukryć prawdę? Powiedzmy prawdę. David, Chloe is dead. This isn't happening. It can't. No tamten ją zastrzelił. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you? Yes, I saw her. I saw Jefferson kill her in the junkyard last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room. No gdybyś się śledził, to też nie byłoby za dobrze, I tak? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter! Zabij go. David, wait! Nie cofnę tego. Nie ma opcji. Max. Cofnęłabym, gdyby w afekcie David sobie coś zrobił. I'm sorry you had to see that. I tak twierdzę, że za mało krwi. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe. I'm sorry. Joyce. I failed you. My family. Weźmy zabierz broń tak dla bezpieczeństwa. You did your best. Max. You better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Wiesz, on jest teraz w takim stanie, że ja się boję, żeby on siebie nie zastrzelił.
W ogóle nosi zegarek na prawym ręku, jak ja. Dobrze. Na razie siedzi. Mam nadzieję, że sama myśl o Joyce go powstrzyma przed jakąś głupotą. Wow, działo się, naprawdę się działo. Dobrze, kochani, myślę, że w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. W sumie powiem wam, że w poprzednim odcinku, jak wsadziliśmy Jeffersona za kratki, według mnie to było spoko. I tutaj zastrzelenie go po tym wszystkim, co zrobił i po tym, ile osób sam zabił, też jest akurat okej. O ile śmierć może być okej, tak? Ale tutaj w kwestii całokształtu i, że tak powiem, w afekcie. Dobrze, ale zobaczymy, co będzie działo się dalej, bo tutaj tyle, co jest cofek czasu, skakania po tych rzeczywistościach, to ja ogólnie już się teraz spodziewam wszystkiego. Tak więc bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.